Dzień dobry moje nutki. Witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będą ulubieńcy ostatnich miesięcy. To co? Zaczynamy. Dobrze, kochani. Żeby nie przedłużać, bo troszkę tych różnych rzeczy jest, to dosłownie będzie, dziewczynki, taki misz-masz. Mydło i powidło. Więc zaczynamy może od rzeczy kosmetycznych. Rzeczy kosmetycznych, które mi się sprawdziły. I słuchajcie, tu nie będzie żadnej kolejności, będzie bardzo spontanicznie. Słuchajcie, genialny tonik z Mia. Genialny, dziewczyny. Czuję się po nim takie lekkie wygładzenie. On jest właściwie anti-aging, czyli taki, wiecie, przeciwzmarszczkowy, z retinolem roślinnym 2%. I faktycznie mam, dziewczyny, wrażenie, że on tak, przynajmniej jest takie odczucie, troszeczkę takiego fajnego wygładzenia rano, jak się wstanie. Słuchajcie, przepraszam Was, ale możecie słyszeć jakieś odgłosy, sapaczka, może to słyszycie, mam nadzieję, że wiecie, będzie bardziej słuchać mnie. No i jakieś odgłosy, słuchajcie, z kuchni, bo tam moja mamuśka pichci, więc wiecie, może być coś słychać. Ale wracając, dziewczyny, do tego toniku, jest 0% zbędnych jakichś tam niepotrzebnych dodatków, 98% składu pochodzenia naturalnego. Bardzo fajny tonik, dziewczyny, bardzo fajny. Kupicie go w Rossmanie. Tak. Tak, w Rossmanie. Albo Hebe. Dobra. Dobra, dziewczynki. Dalej, jeśli chodzi o pielęgnację. Słuchajcie, moje takie mega odkrycie tego roku. Odkrycie, które, słuchajcie, jest już prawie przy denku. I na pewno w to w denku też się pojawi, bo to jest, słuchajcie, genialne. To kupicie na pewno w Rossmanie. Deramika, luksusowe ceramidy. I to jest takie ceramidowe serum do twarzy, przeciwzmarszczkowe, na dzień i na noc, takie w kapsułkach. I dziewczynki, to jest takie, wiecie, taki film, najlepsze kosmetyki, tacy ulubieńcy ostatnich miesięcy, natomiast to ja stosuję, słuchajcie, sobie od miesiąca, bardzo, bardzo, jak widać, intensywnie. Dziewczyny, to jest genialne. To jest taka formuła żelowa z takim właśnie kuleczkami w formie kremu i to jest, dziewczyny, genialne. To kupicie w Rossmanie, ja to kupiłam za 100 zł, te pudełeczko, natomiast wiecie, być może będą jakieś promocje, to sobie być może traficie. Ja to używam na dzień, pod makijaż, genialnie się sprawdza, naprawdę, dziewczyny. I również na noc, słuchajcie, genialnie. Jest to wygładzenie odczuwalne. Ja mam wrażenie, takie leciutkie napięcie, takie bardzo przyjemne. Nie takie mega ściągające, natomiast bardzo takie fajne, delikatniusie. Dziewczyny, genialne to jest. Ja do tego na pewno wrócę. Być może sobie skorzystam jeszcze z jakiejś innej serii, bo tam są inne też serie. Troszeczkę one są wzwyż, ale wiecie, mi to nie przeszkadza, że one tam troszeczkę, wiecie... nie przeszkadza mi w każdym bądź razie, to wiecie, ten wiek troszeczkę wyższy. Natomiast jeśli chodzi o te białe kapsułki, o te białe serum, ono jest naprawdę cudne. I słuchajcie, to jest moje odkrycie tak naprawdę od miesiąca, półtora miesiąca. Słuchajcie, genialne. Używam to naprawdę codziennie, więc widać. To jest, słuchajcie, jeden z lepszych kosmetyków, jaki ja miałam. Jakie używałam, faktycznie naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest genialny pod makijaż. Cudowny jest ten kosmetyk. Naprawdę, ja Wam polecam. Dobrze. Jeśli chodzi o bardzo fajne kosmetyki, słuchajcie, bo to jest, słuchajcie, takie moja perełka, mega odkrycie. Natomiast to jest Estee Lauder. Ja już go używam od nie wiem ilu lat, nie wiem, która to jest moja enta z rzędu buteleczka. Estee Lauder Advanced Night Repair, czyli takie serum naprawcze na noc. I ja, słuchajcie, mam takie miniski, wiecie, na wyjazdy, używam tego nagminnie, naprawdę bardzo systematycznie. To są te miniski takie, które ja sobie
na wyjazdach używam. Naprawdę bardzo fajne też serum, natomiast słuchajcie, to ja już używam od lat. Jak ktoś tutaj jest ze mną dłużej, to też wie, że ja to używam od lat. Natomiast to jest, słuchajcie, odkrycie tego roku. To jest perełka numer jeden, naprawdę. Jeśli chodzi o Estee Lauder, to następne dziewczyny, prześwietlenie macie. Takie będzie, słuchajcie, masełko do zmywania makijażu. Naprawdę to jest w formie masełka. Też już nie wiem, dziewczyny, które moje opakowanie, ente z rzędu. Natomiast bardzo ładnie to zmywa makijaż. Skóry, dziewczyny, teraz tego nie otworzę. Skóry nie podrażnia, bardzo ładnie zmywa, nawet taki mocny, mocny makijaż. O, to jest takie, słuchajcie, forma masełeczka, ale bardzo fajny produkt. Z tym, że jeśli chodzi o oczy dziewczyny, no to wiecie, robi taką jakby mgłę, tak? Wiecie, to nie jest jakoś problematyczne, bo ja już mówiłam, że wystarczy albo muślinową ściereczką, albo jakąś tam gąbeczką sobie to przeczyć czystą wodą i to bardzo ładnie schodzi. Natomiast do oczów ja też, wiecie, mam taki patent, że używam sobie troszeczkę innych rzeczy, albo wody micelarnej, też taki właśnie z Estee Lauder. W tej chwili już tutaj nie mam, bo wiecie, w tej chwili tutaj nie mam, w tej chwili tutaj nie mam przy sobie, bo tutaj są tacy, wiecie, ulubieńcy moi, tacy mocni ulubieńcy, które ja naprawdę wracam, systematycznie używam, nawet i można powiedzieć nie tylko miesiącami, ale i latami już. Tak jak na przykład te kultowe moje Estee Lauder Serum, to już od lat używam. No ale mimo wszystko, dziewczyny, do zmywania buzi czy reszty makijażu do podkładu jest idealne te masełko z Estee Lauder. Jeśli chodzi o pielęgnację, to tak szybciutko jeszcze krem pod oczy. Lancome, bardzo fajny krem, bardzo gęsty, takie też masełko, naprawdę całkiem fajnie mi się sprawdziło. Bardzo przyjemnie mi się używa ten z Lancome krem pod oczy. Ja bym powiedziała, dziewczyny, że on jest bardzo, bardzo zbliżony do mojego kultowego kremu pod oczy z Shiseido Benefion, którego po prostu uwielbiam. Jak na razie żaden krem nie przebił tamtego kremu. Natomiast jeżeli chodzi o te inne kremy, tak jak na przykład z Estee Lauder też pod oczy, ta formuła taka żelowa, brązowa jest fajna, no to ten zdecydowanie troszeczkę przebija, być może dlatego, że to jest forma masełka, czyli takie, wiecie, bardziej bogatsza formuła i to czuć, że jest bardziej bogatsza przy użyciu. Dobra. Jeśli chodzi, żeby zakończyć tak szybciutko pielęgnację, fantastyczna maseczka, maska algowa z witaminą C i białymi winogronami z Apisa. Maseczka z Apisa, bardzo fajnie się, słuchajcie, sprawdza, skóra zostaje taka mięciutka, gładziutka, naprawdę jak pupa niemowlaka. Genialna jest ta maseczka, to jest jakaś w ogóle profesjonalna maska. Ja ją kupiłam, słuchajcie, też w sklepie z takimi kosmetykami naturalnymi. No, bardzo fajna maska, nie dość, że wygładza, ma witaminę C, tak troszeczkę wygładza, troszeczkę nawilża, bym powiedziała. Bardzo fajne odczucie daje, takiej przyjemnej tej skóry. No i dziewczyny, to jest taka maska w proszku. Ja Wam otworzę, żeby pokazać Wam. To jest maseczka w proszku. O! Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Nakład przepięknie pachnie. Boże, super jest ten zapach, dziewczyny. Mega obłędny zapach, taki wiecie co? Luksusowy puder. No. No i dziewczyny, co Wam mogę powiedzieć o tej maseczce, oprócz tego, że jest genialna. Ona jest w proszku, dajecie sobie troszeczkę wody. Ja sobie zawsze daję mineralną wodę. Taką, wiecie, niegazowaną, mineralną wodę.
tak dosłownie troszeczkę, jedną taką tą szpatułkę, co jest w środku, taki wiecie, kubeczek nakładający ten proszek, on już jest w środku tutaj, myślę, że widziałyście też to, dajecie sobie do miseczki jedną tą szpatułkę, ten taki kubeczek tego proszku, troszeczkę wody, mieszacie sobie to na tak zwaną papkę, no i nakładacie na buzię. No i to teraz zastyga jak taki wam, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, cement. No i później sobie ściągacie to jako płat. I bardzo fajne jest, wiecie, te uczucie, bo ta maseczka tak leciutko chłodzi. Więc faktycznie w tą porą taką, w te upały, ona jest genialna, bo przy okazji nie dość, że bardzo czuć ten efekt takiego, wiecie, troszeczkę napięcia, wygładzenia, ta witamina C gdzieś wsiąka, wchłania w tą skórę, więc to jest też takie bardzo przyjemne uczucie, to jeszcze jest taki efekt lekkiego chłodzenia. To jest bardzo przyjemne, szczególnie w te upały. Dobra dziewczyny, jeśli chodzi o pielęgnację taką szybką włosów, co mi się sprawdziło, słuchajcie, i co niestety zostało mi ostatnie, to jest Isana maska do włosów, jednominutowa, olejek z arganowy i żurawina. Kupicie ją w Rossmanie, to jest w ogóle chyba produkt też oczywiście z Rossmana, tak. Ta firma Isana, to słuchajcie, kosztuje grosze, chyba 4 zł tam, ta jedna maseczka, ten jeden trójkącik. Słuchajcie, to jest genialne. Naprawdę, włosy są cudowne po tej maseczce, dziewczyny. I to w ogóle, wiecie, jakiś jest viral na internecie, jeśli chodzi o tą maseczkę, ale całkowicie się pod tym podpisuję. Nie dziwię się, że ona jest, słuchajcie, viralem, bo naprawdę za rozsądną cenę macie mega fajny produkt. Ja na pewno do niej wrócę, bo naprawdę to jest, słuchajcie, za tą cenę po prostu maska, jak za, wiecie, miliony monet. Ja wam serdecznie polecam, bo jest cudowna, dziewczyny. Lećcie do Rossmana i nie wykupujcie wszystkiego. Coś zostawcie dla mnie, natomiast cudowna jest ta maseczka. Jeśli chodzi o włosy, serum, słuchajcie, keratyna taka wygładzająca do włosów z Kajun. Genialne serum, bardzo wydajne, bo tu wiecie, wystarczy kropeleczka tak naprawdę. Ja to kupiłam co prawda u fryzjera, no tutaj jest cena też 196 zł, natomiast dziewczyny, mówiłam wam, że zagapiłam się, nie kupujcie nigdy u fryzjera takich produktów. Znajdźcie sobie na internecie, bo na oficjalnej stronie Kajun, jest to bodajże australijska firma. Chyba, wydaje mi się, że nie pomyliłam, że to chyba jest firma pochodząca z Australii, ta Kajun. Natomiast dziewczyny, nie kupujcie u fryzjera, naprawdę sprawdzajcie sobie strony, bo na oficjalnej stronie ona była połowę tańsza. No także zdarza się, przepłaciłam troszeczkę, miałabym dwa, wiecie, te serum do włosów, no ale zdarza się. Natomiast jest bardzo, słuchajcie, wydajne, bo tu wiecie, kropeleczka wystarczy na końcówki, fajnie wygładza, nie puszą nam się te włosy, tak? Naprawdę bardzo fajnie wygładza, jeżeli stosujecie prostownicę lub chcecie mieć taką taflę ładnego wygładzenia, to wam na pewno w tym pomoże te serum keratynowe, genialne. A do tego wiecie, keratyna odżywia, właśnie troszeczkę prostuje nam te włosy, bardzo fajne serum, ja wam polecam. W ogóle uwagi nie zwraca. Takie dobre? No tylko nie całego, wiesz? Jeszcze coś zrobili. Dziewczyny, jesteśmy tutaj na lodach, tu co byliśmy już w tamtym roku. Patrz, jakie krzesło tu zrobili fajne. No. Snogbury ice cream. Idziemy zobaczyć, co w tym roku zrobili ze słomy. W tamtym roku była pszczółka, a teraz no, my już wiemy, że jest
Pabington. Ale fajne krzesło tam zrobił drewniane, później wam pokażę. Idziemy tą ścieżką. Od 6 do 10 minut. Tą ścieżką, no kwiatową. Patrzcie. A tam już jest w oddali ten misiek, patrz, nie? Tylko on jest teraz odwrócony do... Pszczoła była od nas, nie? Jak tutaj się wchodziło. A teraz misiek jest tyłem. No, idziemy tędy. Chodźcie tam, co masz, kochanie. Dobra, no chodźcie. A teraz zrobili od strony ulicy. O, tu go widać. Dobra, idziemy do niego. Habry. Które, mamo, są habry? Te. Pokaż. Te. To są habry. A te żółte? A te żółte, to nie wiem, jak się nazywają, ale to są habry. A te żółte? A tu pachnie. A ja nie czuję właśnie nic. Miałam? Jak nie czujesz? Nie wiem. Może mi po tych lodach nos zamarzł. Nie, naprawdę nie czuję. Naprawdę? Patrzcie, nic nie czuję. Ale miło tutaj się chodzi, nie? No. Ciekawe, czy tu gdzieś kule mają, no przecież. Może tak. Wiesz, w kwiatach to pszczółki miody by narobiły, nie? A jakie to sąsiad ma, że... No. Sowa tu jest też zrobiona, siedzi w kwiatach, zobacz. A to chyba... Nie, to ze słomy będzie też, no, na pewno. A to też jest jakiś... No, zajączka zrobili. Leonciu, nie wolno tu. No, idziemy dalej. To jest taki jelonek zrobiony. Słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie te kwiaty, to wszystko też jest przyczepione. Bardzo ładnie tutaj wygląda, naprawdę. Takie dróżki, o. Jak widzicie, pełno zielonego, sama natura. Naprawdę bardzo ładnie tutaj zrobili. W tamtym roku tego nie było. Zresztą jak ktoś tutaj był ze mną na filmie, to tam też był nakręcony jakiś taki mini vlog. A w tym roku znacznie więcej właśnie tutaj zazielenili. Zrobili, jak widzicie, taką łączkę. No i takie ozdoby. Tu jest na przykład jeż. Tak wam pokażę. No. No ale oczywiście główną atrakcją jest oczywiście ten misiu, do którego zmierzamy. Zobaczcie, jak to pięknie. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Dziewczynki, tak jak wam mówiłam, warto pojechać na wodospady, vlog z wodospadów, albo już był filmik, albo już był, albo będzie. Natomiast tutaj jest tak samo, warto przyjechać, bo naprawdę jest tutaj pyszne lody. Miło można spędzić czas oczywiście z rodziną. No jak jest w ogóle ładna pogoda, to już w ogóle, słuchajcie. I naprawdę tutaj mają najlepsze lody w okolicy, słuchajcie, naprawdę przepyszne. No i do tego, wiecie, natura, ładne ozdoby właśnie ze słomy, no i ten misiu już jest cudowny, bo ja już go widzę. Obracam kamerkę, już wam pokazuję. Ale on jest większy niż ta osa, nie? Jezu, gigantyczny. Szkoda, że nie można do niego tak podejść i całego go zobaczyć. Jaką tą walizkę ma wielgaśną. Nie? Ale tutaj nie wiem, nie widać go dobrze chyba. Zobaczcie.
Tu jest tam cała ta... Jakby tutaj sprzedają lody, a tam, słuchajcie, właśnie pracują, mają wszystkie te, wiecie, wszystkie sprzęty, gdzie tam wyrabiają to wszystko. Tu macie smaki lodów. Płatność tylko kartą. A tutaj tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę w podwóreczku tutaj, gdzie się wchodzi właśnie na te lody. Bardzo ładnie tutaj jest zresztą. Tam się w tamtą stronę też na pole idzie, słuchajcie, do tego misia. Bardzo ładnie tu jest, naprawdę zadbanie. Można sobie usiąść spokojnie, zjeść właśnie lody. No i miło spędzić czas. Tam jeszcze zwierzaczki są, słuchajcie, koza jest, świnki takie. Takie też. Także, o, tutaj jest ten misiu. Co zrozbudowali go w tym roku, w styczniu go przywieźli właśnie na te pole tam i tam można, słuchajcie, sobie iść i zwiedzać, tak? Także mniej więcej tak to wygląda. My już uciekamy do domku. Mniej więcej to tak wygląda. My już uciekamy do domku. No i co, dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszam Was do następnych filmików.